Jak pani się podobały te wycieczki z kijkami? Bardzo mi się podobają i chodzę dlatego z kijkami. Jak pani Czernów robi, to cały czas chodzę. Super mi się podobają i to są dla zdrowia, no, żeby ludzie chodzili, ludzie nie chcą chodzić. Kolejny rok również będzie pani chodzić? Będę. Ja i tak chodzę 8 lat z kijkami, ale sama. Namawia pani również innych? Namawiam, ale niektórzy mówią, ja wolę telewizję oglądać. To jest oglądaj, no co zrobisz? I później wychodzi taka gruba, bo mi bolą te biodra, kolana, bo nie chodzisz, kurczę, piszą. No tak mówię, każdy raz. Chodzić, raz chodzi. Ja 8 lat chodzę sama. Pod Dziwiszów, na Szybowcówę, na Perłę Zachodu, na ten. W Sobieszowie byliśmy. No, w Sobieszowie. A pani co myśli o takich wycieczkach? Super wycieczka. Super. Ja już z koleżanką byłam trzeci raz. Byliśmy w Sobieszowie i z posłanką Zofią Czernow. Ona organizuje. No i bardzo mi się podobają. My obie jesteśmy z klubu seniora z Jeleniej Góry, z Zabobrza. Będzie pani namawiać seniorów innych do... Tak, no, bo ruch to zdrowie. Dzisiaj 8 wycieczka w połowie, bo przeszliśmy z Cieplic poprzez Marczycę do Staniszowa i na Górę Witosze. Teraz jesteśmy przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Staniszowie, gdzie mamy poczęstunek. No, wszyscy zadowoleni, wszyscy doszli na szczyt, weszli, więc na początku była mgła, ale później wszystko opadło i był fantastyczny widok. Ludzie są zadowoleni, już nie narzekają, że to koniec sezonu, ale ja się nie spodziewałam, że będzie taka piękna pogoda, ponieważ myślę, że trzeba zakończyć wtedy, kiedy jest dobra pogoda, kiedy ludzie przychodzą, więc cieszę się, że ludzie, dużo jest tych samych osób, ale też ciągle nowi, którzy nigdy nie byli i chcą chodzić, więc myślę, że to jest dobra inicjatywa, która dodaje zdrowia, daje energię, ludzie się rozmawiają ze sobą, wielu z nich mieszka samotnie, więc to jest też takie towarzyskie, taka towarzyska wyprawa, a przede wszystkim idziemy po zdrowie i po dobrą kondycję, bo to jest najważniejsze, żebyśmy nie musieli korzystać z leków, kiedy możemy sami w wielu sprawach sobie pomóc. No właśnie, chwalą sobie tą inicjatywę, mówią, że to jest wspaniałe i żałują, że to już się kończy. W takim razie, kiedy mogą liczyć na rozpoczęcie sezonu? To znaczy, my zawsze zaczynamy pod koniec, w kwietniu zaczynamy w zależności od pogody. To znaczy, ja powiedziałam oficjalnie, że zamykamy sezon i tak to należy traktować, ale gdyby była świetna pogoda, to myślę, że w listopadzie, kiedy już wszyscy, jak gdyby te sprawy Wszystkich Świętych i te zajęcia, które są, no wiadomo, najważniejsze wtedy, to wtedy być może w listopadzie jeszcze coś zrobimy, ale oficjalnie chciałabym podsumować, żeby wiedzieć, kiedy zaczynamy, kiedy kończymy. Zaczynamy w kwietniu, kończymy w październiku i myślę, że coraz większe jest zapotrzebowanie na to, także się cieszę i myślę, że w przyszłym roku może więcej tych wypraw będzie. Trochę deszczu było, w tym roku trochę była pogoda niesprzyjająca, bo jak jest mokro, to ja też muszę brać pod uwagę to, że bezpieczeństwo ludzi, bo to w większości są ludzie starsi i wszelkie takie niedogodności, czy to są niebezpieczne, ja po prostu za to odpowiadam też, biorę pod uwagę. Mimo końca sezonu oczywiście zachęca pani, żeby w każdy dni pogodne chodzić. No ja bardzo zachęcam, zresztą wiele osób mówi, ja na co dzień chodzę tam, niektórzy z Zabobrza po tych trasach obok, starają się chodzić, bo myślę, jak ktoś tak złapie tego bakcyla, to już chodzi częściej, a my naprawdę powinniśmy jeszcze więcej chodzić, bo nie ma w naszej tradycji aż tak bardzo takiego nawyku chodzenia, chociaż jest coraz lepiej. Ja często jadąc przez Zabobrze widzę, jak ludzie chodzą z kijkami czy bez, bo to nie jest istotne, ważne, żeby ten ruch był. Ruch jest podstawą wszystkiego, dobrego samopoczucia, zdrowia i tak dalej, więc ponieważ w przyszłym roku będzie szczególnie oferta dla seniorów, to myślę, że też będziemy starali się ją wdrożyć u nas w Jeleniej Górze i w okolicy, bo ja też zapraszam ludzi z okolic, także mamy ludzi nie tylko z Jeleniej Góry.